Dzień dobry, witamy was wszystkich. Dzisiaj czeka nas podróż Bernina Express. Podróż czy życia. Berliną. Buongiorno, buongiorno. Jeszcze jesteśmy jesteśmy we Włoszech, zaraz będziemy w Szwajcarii. Ale wiecie co, wczoraj były takie burze, takie potężne, że nie dość, że ja myślałam, że ktoś po prostu z czwartego piętra spuszcza po schodach walizkę, albo i pięć. Bo taki dźwięk był dziwny tutaj w tym budynku. A ja myślałem, że już jesteśmy tacy popularni, że nam robią zdjęcia cały czas. Światło tak padło, prąd tak się wyłączył mocno, że aż włączyło się jakieś wielkie światło u nas w mieszkaniu, które w ogóle rozjaśniło całe mieszkanie, tak. To było dziwne. No bo tutaj jest takie, że jakby droga ewakuacyjna się włączyła w mieszkaniu, tego czegoś jeszcze nie widziałem. Tak, dokładnie. I nagle taki bum w nocy, nie. Światło wszędzie. Nie da się tego wyłączyć w żaden sposób. I patrzcie tutaj, jaka donica w ogóle spadła, ale zobaczcie jeszcze, zanim pokażę wam tą donicę, jakie my mamy tu piękne widoki i co tutaj nas za widok budzi. A tu jest ta donica. Taka ciężka donica i ona się przewróciła. Nie wiedzieliśmy. Patrzcie, i to jest donica oddzielająca nas od sąsiadów i teraz nie ma po prostu pomiędzy nami żadnej bariery. Nie ma, dlatego musimy wychodzić, tak. Idziemy na pociąg. Uciekamy. Tam idziemy. Mirek jeszcze poszedł po kroasanty dla dzieci. Jest. Wchodzimy. Mamy teraz małą przerwę, wyszliśmy z pociągu i można sobie zrobić zdjęcia tutaj na tle tego pięknego widoku. Zobaczcie, jakie cudo. I od razu wam powiem tak, dobrze jest mieć tutaj coś ciepłego, bo jest naprawdę rzeźko, pomimo tego, że ogólnie na dole jest około 30 stopni. Chcesz kawę? Kawa. Widziałam, my tam sobie zrobiłyśmy w takim oknie jeszcze z mijanką. Co, kawę wziąłeś i kanapeczki tutaj po drodze? A ty chcesz kawę czy nie? Nie. No wchodzimy już zaraz, nie? Że nie odjechał bez nas, bo tu jest trochę zimno. A, dobra. No sami zobaczcie, czyż to nie jest raj na ziemi. Przepięknie. No i jeszcze jedna rzecz a propos wędrówek w górach w klapeczkach. To zobaczcie, zmieniłam klapeczki na takie mniej wyśmigane. Prawdziwa szwajcarska szynka górska i górska bułka. Chrupie? Jesteśmy na 2200 metrach. To jest jedyny taki pociąg w Europie, który wjeżdża tak wysoko. I zatrzymaliśmy się na chwilę na przełęczy Bernina. Myślałam, że będziemy czuć lekko wysokość, ale ja nie czuję nic. Nawet mi się uszy nie pozatykały. Ale woda nam się przygotowała. Bo normalnie na takich wysokościach czuć taką lekką zmianę, ale to pewnie jakbyśmy wyszli na zewnątrz. Chociaż teraz wychodziliśmy przed chwilą na zewnątrz, nic takiego nie było. Jest tutaj, zobaczcie, turkusowa woda. Dobra, to może ja wam opowiem, jak my się w ogóle tutaj znaleźliśmy.
Już na pewno wiecie o tym, że ja po prostu szukałam prezentu urodzinowego dla Mirka. Mirek powiedział, że chce gdzieś wyjechać. No i zaczął się proces myślowy. A ja na Instagramie albo na TikToku obserwuję jakiś taki profil, który pokazuje najbardziej niezwykłe miejsca na świecie. To są takie shorty. I zacząłem szukać czegoś, co będzie dostępne i czegoś, gdzie nie będziemy musieli daleko lecieć, bo tak naprawdę mieliśmy tylko 4 dni na to, żeby zrealizować tę podróż. No i znalazłam. Okazało się właśnie, że ten pociąg istnieje, że to nie było stworzone przez sztuczną inteligencję, te filmy. I faktycznie te widoki, które my tutaj widzimy gołym okiem, to są widoki, które ja widziałam na tych filmikach. Pociąg nazywa się Bernina Express i jedzie po trasie, która jest wpisana do światowego dziedzictwa UNESCO. I my jadąc tą trasą, wiemy dlaczego. To jest widok po prostu jak z bajki. Trasa tak naprawdę jest troszeczkę dłuższa niż tą, którą wybraliśmy. Ja wybrałam trasę ze względu na to, że jedziemy z dziećmi i 4 godziny to i tak jest bardzo dużo czasu na to. Chociaż one naprawdę się świetnie tutaj bawią, no ale 4 godziny według mnie takich pięknych widoków to jest super czas. I wybraliśmy trasę pomiędzy Tirano a Chur. Tirano, czyli początkowa trasa rozpoczynająca się we Włoszech, i Chur, trasa kończąca się w Szwajcarii. Co ciekawe, my tak nie do końca sprawdziliśmy, kiedy zaczyna się ten moment w Szwajcarii. Ja już raz się nacięłam na to, że byłam na lotnisku w Szwajcarii i zapomniałam wyłączyć internet. Pamiętajcie o tym. My zorientowaliśmy się dopiero po pół godziny, a pani konduktorka powiedziała nam, że przez Włochy przyjeżdżamy tylko przez 5 minut i potem już jest reszta w Szwajcarii. Tam w ogóle są Alpy. Ja Alpy widziałam tylko i wyłącznie na opakowaniach od czekolady Milka. I w reklamach oczywiście Milki też. I to jest mój pierwszy raz, kiedy widzę Alpy i to jeszcze w dodatku w taki sposób. Piękne są. Planując tę podróż, tak sobie jeszcze wymyśliłam, że skoro jedziemy tutaj na 4 dni, to fajnie by było jakby nie robić tylko z tego pociągu takiego momentu docelowego, tylko jeszcze żebyśmy mogli sobie coś zobaczyć. Ja też nigdy nie byłam w Milanie, więc kupiłam bilety lotnicze do Milano. Ta podróż z Wrocławia do Milano jest oczywiście bezpośrednia. Trwa niecałe 2 godziny. Ale niestety loty są takie nocne i nasz się przesunął, tak jak widzieliście zresztą w poprzednim vlogu. I niezbyt to było takie dogodne dla dzieci, no ale udało się, jakoś się tam przetarabaniliśmy. Następnego dnia mieliśmy czas na to, żeby zwiedzać trochę tego Milano, aczkolwiek trasa, którą mieliśmy przebyć tym pociągiem, podzieliła się na 2 kawałki. Druga część miała być zrobiona autobusem, ale udało nam się właśnie załatwić kogoś, kto nas zawiózł i podróż dzięki temu trwała 2 godziny. Tirano, przepiękne miasto, także cieszę się, że mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby tam jeszcze pochodzić i popatrzeć. Następnego dnia pociąg Bernina tak naprawdę ma 2 godziny, w których wyjeżdża z Tirano i pierwszą godziną jechaliśmy my, czyli to była 8:06, natomiast druga, niestety nie pamiętam, ale jest to 10 lub 14. Pociąg do Chur jedzie 4 godziny, my już jedziemy, ile już jedziemy, kochanie? Sprawdziłeś czy nie? 2 godziny. Już 2 godziny. No tak, jesteśmy w połowie drogi. Mamy to najwyższe wzniesienie za sobą. Jeszcze co ciekawe, no to pociąg mija około 200 mostów po drodze. To też jest taka niesamowita cyfra tutaj. Większość osób, która decyduje się na to, żeby wybrać tą trasę. Słuchajcie, właśnie zobaczyłam dziko biegające konie. Też niesamowity widok. Ludzie, którzy wybierają tę trasę, zazwyczaj wysiadają w St. Maurice
gdzie można uprawiać sporty zimowe i to jest tutaj kolebka właściwie tych sportów zimowych. My jedziemy trochę dalej. Ja do tego chór jadę ze względu na to, że postanowiłam, że będziemy wracać do Wrocławia z Zurichu. Czyli będziemy mieć jeszcze możliwość, żeby zobaczyć tą miejscowość chór. I jeszcze jeden dzień zostanie nam na Zurich. Jeszcze z takich ciekawostek, pociąg porusza się bardzo wolno, jest bardzo cichy, ma takie specjalne panoramiczne okna. Zobaczcie, widzicie? Dzięki temu naprawdę widać wszystko. Teraz akurat zrobiła się mgła po drodze, więc niewiele widać. No i można powiedzieć, że ten pociąg wspina się po górach, ponieważ jest to jedyny pociąg taki, który wspina się po tych górach aż pod takim kątem nachylenia. Jeżeli będziecie się martwili, że wasze dzieci nie będą mieć co robić, to zobaczcie, nasze dzieci bawią się biletem i wykałaczką. Ale najpierw daliśmy i mają żelki, super zabawę. Były dwie żelki, żeby miały siłę. Tak. Dobre żelki? Taki No dobra, to koniec tych nudów, teraz przejdźmy do takich bardziej praktycznych rzeczy. Kupcie sobie jedzenie, zanim wsiądziecie do pociągu, bo tutaj woda kosztuje jakieś ile? Więcej niż dużo więcej niż w samolotach. 25 zł to było? Wodę mieliśmy ze sobą, więc nie mieliśmy potrzeby, żeby ją tutaj kupować, ponieważ wiedzieliśmy, że tego nie mamy robić. Weźcie też jakieś ciepłe rzeczy, ponieważ jak będzie tutaj ta przerwa na tuż przed przełączą Berlina i będziecie sobie wychodzić robić zdjęcia na zewnątrz, no to jest naprawdę rzeźko i schodzi ci nogę. Może schodzić nogę. Co czy mi nie było jakoś tam tragicznie zimno, ale dzieci troszeczkę marzły. Pomimo tego, że mieliśmy przygotowane bluzy. Warto sobie też wykupić na Erlo internet, żeby nie płacić za roaming i zorientować się szybciej niż my, czyli nie po pół godziny siedzenia w pociągu, tylko od najlepiej to tuż przed wejściem do pociągu. No i polecamy ten pociąg z rana, bo jest dużo mniejsze obłożenie niż na ten drugi. No i jeszcze zdążycie sobie pochodzić po mieście, a my jedziemy teraz do miasta, które nazywa się Chur i to miasto jest najstarszym miastem w Szwajcarii. Jeszcze bardzo ważna rzecz, jak kupujecie bilety dla dzieci, to pamiętajcie, że dzieci do 6 roku życia mają za darmo, ale miejscówki trzeba wykupić. Tutaj się wykupuje jakby dwie rzeczy osobne. Trzeba mieć bilety i my bilety mieliśmy tylko na mnie i na Mirka. Dziewczyny nie miały biletów, ale miejscówki, czyli jakby osobny dokument, są wykupione już na 4 osoby. Zobaczcie, przed chwilą dostaliśmy prezenty od pociągu. To jest takie pudełeczko. A w środku... Odklejasz mi je? Pokaż, co jest w środku. No jeszcze z drugiej strony musisz chyba odkleić. No, pokaż, co tam jest w środku. Jak to się otwiera? Co? Dasz radę to otworzyć? Poczekaj, zobacz. A, jest, udało się. Co ty tam masz w środku? Serduszka. Jakie serduszka, zobacz. Kochanie? Co jeszcze dostaliście? Herbatę? Czy kupiłeś? Nie, dostałeś. Dostałeś? Tylko dwa? Co to jest? Cztery. A, cztery? Ale nie wiem, czy dziewczyny mogą sobie coś tam. Bo co to jest? To herbata, nie? Herbata, ale z jakichś ziół. Ale wiecie co? Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć jedno, bo tu dostaliśmy, zobaczcie, takie pociągi. Mija powiedziała, że już nie musisz jej nic kupować, że to będzie pamiątka jej. Którą ona weźmie. I tak sobie pomyślałam. Jeszcze ją zjeść? Tak sobie pomyślałam. Tak. Another present. Oh, thank you. Okay. Thank you. That's okay. I tak sobie pomyślałam, że jakoś przez przypadek my cały czas wybieramy takie państwa, w których jest najlepsza czekolada i prawdopodobnie w Zurichu też jest fabryka czekolady, tak? Fabrykę czekolady już zwiedzaliśmy w Rydze, fabrykę czekolady zwiedzaliśmy w Belgii, bo tam jest najlepsza belgijska czekolada.
No i co, szwajcarskie czekoladki? My po prostu wiemy gdzie. No i zobaczcie, jeść czekoladę z takimi widokami. Dobra, już się dowiedzieliśmy. To jest miętowa, to jest mieszanka różnych mięt. Mięta pieprzowa, mięta jabłkowa. Mięta miętowa. Mięta miętowa i zobaczcie, i tak właśnie jeszcze widoczek. Zakładamy bluzę w twoim plecaku. To się przesuń tutaj. Tak. Postanowiliśmy, że pójdziemy te pół godziny do hotelu od pociągu na piechotę. I Mirek bardzo się bał tutaj chodników, ale sunie po prostu... Normalnie ta walizka piszczy, ta czerwona. Ale tutaj sunie jak po maśle. I pięknie jest, naprawdę. Warto się przejść. Znaleźliśmy bardzo fajną restaurację w pobliżu. Ona jest hotelowa co prawda, ale jest taka klimatyczna dosyć, nie? Tutaj. Zobaczcie jakie mają menu fajne dla dzieci. Tutaj takie nazwy są w zmiękczeniu, ale w sumie to jest czytelne. Makaron? Sosik? Sosik ci smakuje, czy nie? Słony sos? Bo to pieczeniowy jest sosik, wiesz? Prycza. O, jaki duży ten pokój. Patrzcie, co tutaj macie. O, zobaczcie, jakie gifty. Suniemy te łóżka i będzie im wygodniej spać tak we dwójkę. Tutaj mamy pryczę dla dziewczyn. Tutaj jest nasze łóżko. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest taki kącik, w którym można sobie wypić kawę. A, toaleta. Duża. Bardzo duża, ale wiatr tak wieje. Nie było takiego wiatru przed chwilą. Hotel nam tutaj zostawił taki woreczek, który mamy powiesić, jeżeli chcemy, żeby nasz pokój nie był sprzątany jutro. I w ramach podziękowań zostawią nam prezent. Więc proszę bardzo, wieszamy tutaj na klameczce. I idziemy. Zalogowaliśmy się już w hotelu, jesteśmy w autobusie. Postanowiliśmy, że jednak sobie nie zrobimy tej nieprzyjemności w tym wietrze i pójdziemy na... pojedziemy autobusem, a nie na piechotę. I jeszcze tylko wam powiem, że dostaliśmy od hotelu bilety na autobus i możemy się nimi poruszać po całym mieście, wszystkimi liniami. Tak. Za darmo, w ramach jakby hotelu. No. Jedziemy do centrum. Wchodzimy do tej najstarszej części. Słuchajcie, z tego miejsca chcielibyśmy się pożegnać na dzisiaj, bo jutro będzie oczywiście ciąg dalszy naszej podróży. Tak. Jak ci się podobał prezent? Bardzo ci dziękuję.
super przejażdżka. Jeszcze nigdy takim pociągiem w takiej scenerii nie jechałem. Tak jak ci powiedziałem, fajnie by było zrobić to mimo wszystko bez dzieci, bo one były trochę lekką dystrakcją. Nudzi mi się i coś tam by porobiło, nie, no ale finalnie bawiły się super. Ani przez moment nie oglądały bajki, także naprawdę tak. To jest sukces. I przez całe 4,5 godziny jazdy siedziały i bawiły się tak. Wykałaczkami, ulotkami, biletami. Czekoladki dostały, herbatki. Cały czas tam się coś działo. No, ale chodzi o to, że ja po prostu nie mogłem się tak do końca w te wszystkie widoki zapatrzeć. No. No, ale takie jest życie rodzica. W każdym razie jesteśmy teraz w tym pięknym mieście. Dziwnym troszeczkę na pewno, bo tak... Jest bardzo specyficznie, ale wydaje mi się, że to miasto po prostu... Bez słońca jest takie lekko przytłaczające, tak. Aczkolwiek jest w takich kolorach i według mnie jest piękne. Jest piękne. Naprawdę, jest takie kameralne, ale no ta architektura tutaj jest wyjątkowa. Te okiennice, zobacz, tutaj wszędzie są. Ta prostota taka, te bryły są takie proste, prosto położone, postawione. Anyway. Nie pięknie, takie estetyczne bardzo tak. Jest to miasto. Jest wiecznie. Tak, pamiętajcie, że jak przyjrzycie do chór, to warto mieć ze sobą jakieś długie spodnie. Ja, jak widać, się przebrałam. Jestem w spodniach, tych, które miałam zaplanowane na 2 dni. Ja nie, ale mam taką super kurteczkę wczoraj, także tak. Jest ciepło, miło, kończymy. Przyjemnie. Polecamy wam tutaj pyszną margaritkę w takiej restauracji tutaj po lewej. Margarita i frytki na razie jedliśmy tutaj stąd i sznycla bez panierki. Ale z takich ciekawych rzeczy to byliśmy w 2 restauracjach, zamówiliśmy sobie 2 dania i nagle 2 pani kelnerki zaczęły do nas mówić po polsku. W tych 2 restauracjach różnych, niezależnych, różnych. 2 Polki spotkaliśmy, także... Nasi tu są. Tak. Nasi tu są. No. Wszystkiego dobrego, polecamy wam. Naprawdę bardzo warto przyjechać, spędzić ten czas na łonie przyrody. Te 4,5 godziny to było jakieś cudo niesamowite. I 4,5 godziny wystarczą. Jedziemy ale dalej. Ale można nawet się zatrzymać w tym Saint Moritz. Bo tak bo naprawdę później już się zjeżdża w dół. Tak. Później już się tylko zjeżdża w dół. Najbardziej spektakularna trasa jest właśnie od tego Tirano do Saint Moritz. Trzymajcie dziękuję, się. Dziękuję, żonko. Pa!